Cześć, dzisiaj pogadamy o tym, nad czym pracowano przez ostatni miesiąc, więc jeżeli temat Star Citizen Cię interesuje, to zapraszam do oglądania. Korzystając jeszcze z okazji, chciałbym serdecznie podziękować wszystkim aktywnym widzom na tym kanale za komentarze i łapki. Dziękuję również subskrybentom i osobom, które skorzystały z moich referral linków. Wasza aktywność i feedback naprawdę daje dużo satysfakcji i energii do tworzenia nowych materiałów. Serdecznie dziękuję. Wracając do raportu, tradycyjnie już zaczniemy od tematu sztucznej inteligencji. W zeszłym miesiącu zespół AI Tech ukończył pracę nad dynamicznymi siatkami nawigacji dla postaci niezależnych. Promienie siatki mają teraz sprawdzać, czy dana siatka jest aktualna i w razie potrzeby będą tworzyć nową siatkę terenu. Technologia ta da możliwość poruszania się botów po powierzchni planety. Kontynuowano pracę nad funkcją EVA dla postaci niezależnych oraz opracowywano funkcję wchodzenia do lekko poruszających się lub rotujących stacji i statków ze stanu nieważkości i na odwrót. Poprawiono narzędzia subsumpcji pod kątem funkcji i ustawień wpływających na wydajność gry. Pracowano nad poprawieniem łączy nawigacyjnych pomiędzy platformami, aby umożliwić płynną lokomocję pomiędzy ruchomymi platformami. Animacja. W temacie animacji pracowano nad animacjami nowych twarzy postaci oraz animacją zwierząt latających w rojach lub stadach. W temacie pojazdów. Tumbril Storm zbliża się do końcowego etapu Level of Detail 0 oraz końcowej fazy produkcyjnej. Santokai czeka na drugą fazę przeglądu Greybox Arena Commander. Zespół ukończył nowy system punktacji i fazę balansu drużynowego. Tank Royale w lokalizacji Magda nie przeszedł testów pomyślnie z powodu rozczarowującej rozgrywki i oprawy graficznej. Zakończono pracę nad trzema nowymi eksperymentalnymi trybami, które wykorzystują nowy system lotu Master Modes. Zespół Feature podjął się drobnej przeróbki ekranu ekwipunku w celu przyspieszenia grabieży podczas walki. System ten zostawia gracza w pierwszej osobie i pozwala na reakcję podczas grabieży medpenów, magazynków broni itd. W temacie rozgrywki zespół Gameplay Feature skoncentrował się na pracach związanych z wiązkami trakcyjnymi pojazdów. Nadchodzący Argo SRV został przetestowany i odholował z powodzeniem swój pierwszy pojazd. Prace trwają na dostosowaniu i konfiguracji reszty pojazdów, które posiadają wiązki trakcyjne. Trwają prace nad systemem zasobów wsparcia życia i pracą inżyniera na statkach. Zespół jest zadowolony z efektów pierwszych prac. W temacie misji. Obecnie opracowywane są misje związane z transportem ładunków i napadami na statki handlowe dla piratów. Misje te wykorzystują niedawno dodane siatki cargo oraz windy towarowe. Rozpoczęto opracowywanie nowego wydarzenia dynamicznego skoncentrowanego na ładunkach i eskorcie. Nowy Blockade Runner zastąpi stary event Ninetales Lockdown. Zakończono pracę nad pakietem misji Ship Cover Up Salvage. Ukończono dokumentację projektu regulującego reputację graczy w organizacjach. Odnosi się to do rzeczy, które gracze mogą robić poza misjami, takimi jak zabijanie członków organizacji lub graczy rywali. Kontynuowano pracę nad misjami Data Heist, Retrieve Consignment i Ship Escort oraz Ship Trespass Feature, czyli funkcją naruszania statków graczy, którą pokazano w ostatnim Inside Star Citizen. W temacie grafiki i technologii Planet. Zespół Planet Tech kończy pracę nad najnowszymi narzędziami dotyczącymi nowego systemu zbiorników wodnych. Ulepszono wątek renderowania i opracowano nadchodzący system temporalnego skalowania w przypadku globalnego oświetlenia. Trwają prace nad prototypem ray tracingu. Gen 12 i Vulkan otrzymał również różne poprawki błędów, które wpłyną na wydajność renderowania i przesyłania strumieniowego. Kontynuowano pracę nad renderowaniem chmur atmosferycznych i wolumetrycznych. W temacie lokalizacji pracowano nad oznakowaniem nawigacyjnym dla New Babbage. Rozpoczęto tworzenie różnych elementów graficznych na potrzeby nadchodzącego wydarzenia. Poczyniono postępy w pracach nad grafiką dla Pyro, w tym ostatnie poprawki oznakowania nawigacyjnego dla stacji Ruin Station. Rozpoczęto również pracę nad podziemnymi obiektami, co obejmowało tworzenie różnych makiet dla lobby komercyjnych. W temacie usług sieciowych zakończono gruntowną przebudowę systemu ekwipunku w usługach sieciowych. Naprawiono różne błędy związane z długoterminową trwałością, czyli persistent i logowaniem. Rozpoczęto planowanie wymaganej refaktoryzacji usług i modułów w celu wsparcia i kompatybilności dla server meshing. W temacie silnika zespół pracuje nad jeszcze lepszym, optymalnym rozdzieleniem wątków dla procesorów wielorodzeniowych. Zespół od Entity System Tech został przeniesiony do zespołu Core Tech Engine w celu dalszej współpracy dla server meshing. Zespół pracował nad narzędziami, wsparciem i konfiguracją dla tkanin postaci. System Starbuild PK4 V2, czyli system plików i mem replay, otrzymał różne ulepszenia i nowe funkcje
funkcje w ramach przygotowań do udostępniania ich innym zespołom. Cortech współpracował również z PhysX, aby zapewnić wsparcie techniczne dla MISC Hulce. Więc jak widzicie, raporty są nadal dość długie, postarałem się streścić ten raport bardzo mocno. Dajcie znać, co sądzicie o tego typu kontencie. Niestety w tym miesiącu nie otrzymaliśmy jeszcze raportu odnośnie Squadron 42. Na ostatnim stream mówiłem również, że zrobimy małą wakacyjną przerwę odnośnie streamów live, jednak zapomniałem, że obiecałem wam jeszcze stream z handlu, więc postaram się go dowieść przed tą przerwą, a wam życzę miłych wakacji. Do następnego. Cześć!